Jego własnym zastrany był Ben! Dzień dobry, cześć, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, a dzisiaj, moi drodzy, Need for Speed Heat, łamane przez Simsy. Nie, Need for Speed Heat. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, oto moja piękna czerwona strzała. Troszkę została lekko zmodyfikowana, dzięki czemu teraz ma 393 mocy. Ale nikomu nie mówcie. Przynajmniej na razie. Za jakiś czas pewnie będzie miała 400+, ale to jeszcze muszę zrobić parę wyścigów obławy. A dzisiaj skupimy się na fabule, dlatego jestem sam. Ponieważ kampanii niestety nie można robić wspólnie razem, a szkoda, cały czas mówię. Słuchajcie, dzisiaj zgodnie z prawem jedziemy do Anki i spróbujemy porobić jakieś zadania dla niej. Ale fajnie. Fajny dźwięk tego auta jest. O. Show na wolności? Nie jest głupi, nie będzie nam przeszkadzał. Mądry to on na pewno nie jest. Może Mercer wziął go na przejażdżkę. Wagna grenada roi się od aligatorów. Okej. Jak smakuje głupota. Tego nie wiem. Jestem mądry. Dobra, słuchajcie, w takim razie startujemy. Proszę bardzo. Zgodnie z prawem. Jak zawsze zgodnie z prawem. To jest. A tak w ogóle przy okazji. Dobrze, tak, zachęcam. To była Jordan. Jest wkurzona. Co zrobiliśmy? Załatwiliśmy Showa. Wszyscy o tym mówią. Zwróciliśmy uwagę. Zostańmy w jej centrum. Tak jest. Okej. Okay. Hej, tam, z prawej strony. Da się w ogóle znać, czy chcielibyście paybacka też. A co czekamy? Jedźmy za nim. Need for Speed Payback, słuchajcie. Czy chcielibyście, żeby też ogarnąć? Więc jak skończymy hita? Co może pójść nie tak? Wszystko może pójść nie tak. Dobra, śledzimy typa. Wiemy, dokąd mamy jechać za tym gliną? Nie, ale chyba się dowiemy. Abyśmy tego nie pożałowali. Dobra, ogólnie śledzimy. Hej, wjeżdża na plac kontenerowy. Dobra. Tu będzie najłatwiej zgubić policję rzekomo. Nie wygląda to na miejsce, gdzie gliny często wystawiają mandaty, co? W ogóle nas nie widać, w ogóle nas nie słychać. W ogóle to auto nie, przecież nie strzela z rur. Ej, zatrzymaj się tu. Totalnie. Co oni robią? Nasz kolega chyba dostał jakieś klucze. Okej. Okay. Jak normalnie czuć się jak w GTA teraz. Oho. Jak podjedziemy, to nas zobaczą. Spróbuj się wycofać tą samą drogą. Dobra. Okej. Okay. Dobra, będzie dobrze, że nie. Masz już coś na Torres? Niewiele. Należy do jednostki Mercera. Robią to od dłuższego czasu. Ostatnio zniknęło się to spod kontroli. Że jednak mówi prawdę. Zobaczymy. Ja za blisko to podjechałem, ale na szczęście okazuje się, że to chyba nie ma znaczenia, jak blisko jadę nawet. Najważniejsze chyba się nie zderzać z niczym i z nikim. Ciekawe, czemu ludzie na to idą. Forza, prestiż. Brzmi znajomo. Już dawno powinien mnie zatrzymać. Mam za głośny samochód. O, rany, dobra. Zatrzymuję się. Zaparkuj tutaj. Dobra, parkuję tutaj. Musimy być cicho. Zauważy nas. No z tym autem to ciężko będzie. Bo jest czerwone. Jest strasznie głośne. Okej, okay. I co teraz? Dalej siedzimy? Dobra, teren czysty. Chodźmy. Dobra, no to jedziemy. Chodźmy, no super. Jedźmy chyba. Nie. Wiadomo, wcześniej się kłóciliśmy. Ale nie tak. Dobra. Właśnie odsunę na jakiś czas. O czymś mnie nie mówi. O czymś, co dotyczy jego taty. Zdawało mi się, że byli ze sobą blisko. Okej. Okay. Znowu gdzieś parkuję. Zatrzymuję się przed garażem. Zaparkujmy i poczekajmy. No, taka misja to mi się podoba. Coś innego.
Okej, okay, słuchajcie, zupełnie coś innego niż do tej pory było, no nie? Ej, on teraz... Będzie trzeba nieco przyspieszyć, żeby za nim nadążyć. No i faktycznie zmienił samochód. Bez jaj, co tu jest grane? Policjanci jeżdżą z tymi sportowymi samochodami, słuchajcie. Chyba znam właściciela tego F40. Tak? Co się stało? Ferrari F40, nieźle. To samo co mnie. Konfiskują auto i potem przepada, żadnego śladu. Okej. Okay. Patrz na tego dupka. Przecież to nie jego auto. Właściciel zgłosił zaginięcie? Zgłoszenia też nie ma. Słowo przeciw słowu. Okej. Okay. Nasze słowo jest gówno warte. Dobra, czyli teraz zobaczymy, gdzie oni te auta zabierają. Dobra. I policjant tak jedzie. I tak nagle hamuje. W lewo. Trochę zwolni i śledź go dalej. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Gdzie oni te fury zabierają? Zatrzymaj się. No, wszystko wygląda bardzo legalnie. Przekonajmy się. No, musiałem się zatrzymać. A, dobra, gdzieś tutaj. Lala, luz, luz, okej, okay, okej. Okay. Nie, słuchajcie, kurczę, co oni tutaj robią? Dobra, jest te Ferrari. Jesteśmy i my. Auta muszą być warte fortuny. Z niektórymi z nich się ścigałem. Przyć Mercera. Tak nie będzie. Chyba najpierw przydałby się plan. Jakiś wymyślimy. Ona bagiem zauważam. Dobra, jednak nie. Myślałem, że ona zauważy, będzie pościg. Byłoby fajnie w sumie. Ale kurczę, no nie wiem. Dobra, nie wiem, co teraz ona planuje w ogóle. Zgodnie z prawem, jasne. Czyli totalnie w drugą stronę. Dobra, jestem ciekaw, myślę, że koniecznie zrobimy sobie zaraz kolejne zadanie od niej, tylko podejrzewam, że najpierw będziemy musieli wejść do kryjówki i dopiero wtedy do nas się odezwie, co nie? Tutaj na razie nic więcej, jakieś misje poboczne. Misje poboczne też będziemy robili jak najbardziej. Ale na razie ja myślę, że okej. Okay. Garaż. Wejdźmy do garażu, naprawimy sobie przy okazji samochód. I zaraz wyjdziemy po prostu jeszcze raz. O. I teraz powinna się odezwać Anka. W sensie Anna. Tak. Dokładnie. I zobaczymy, co nam powie. Albo ta Torres się odezwie może. Też dobra. Ok, już widzę na minimapie. Dostałem wiadomość właśnie. I tutaj mamy tu, tak? Nieproszeni goście. Ja sobie pod... o. Teleportuje się. Teleportuje się troszkę bliżej. I zobaczymy, co tam się dzieje. Nieproszeni gości, więc zakładam, że znowu policja nam tutaj wjedzie i będzie chciała, że tak powiem, zgarnąć samochody. Dobra. Ten... O, panie! Mi zarysujesz furę! Okej. Okay. Dobra, tutaj chyba tak. I tu jesteśmy już bardzo bliziutko. To jest w ogóle co? To jakiś Bieszczady Edition tu mamy? Dobra, przejdziemy chyba na skróty.
totalnie na skróty. O, proszę bardzo. Moc zalecana 260, ja mam 393. Okej. Nieproszeni goście. No, jesteś. To Hayley i Manta. Są w lidze. Siema. Przejdźmy do rzeczy. Przy obserwatorium jest event związany z Showdown. Mają być dziennikarze. Wbijemy się tam, przykujemy uwagę, ściągniemy wszystkie kamery do dziupli i będzie o nas głośno. Możemy już jechać? Jedę z tobą. No tak, bo nie masz auta, nie? No, pewnie. No to wsiądź do mnie. Śmiało. Dobra. Ciekawe jestem, że ten wyścig się skończy. Czy skończy się to znowu pościgiem policyjnym? A czuję, że to będzie pościg policyjny. Nie mogę uwierzyć, że jedziemy z ligą. Jest super! No, jedziemy z ligą. Hej, popatrz! Mogę śledzić wiadomości z telefonu. Na miejscu mają już reportera. Okej, czyli aha, my jedziemy dopiero na miejsce. To nie jest ten... dobra, to jest niby wyścig, ale nie wyścig. Dobra. O, stary! Jaki skok! Dobra, helka już jest. Dobra, elegancko, dobra. A, to śmigłowiec wiadomości, nie policyjny, okej. Spoko. Dobra. Elegancko, słuchajcie. Dobra, nagrywajcie nas tutaj. Pewnie, że tak. Za chwilę to będzie pewnie jeszcze policja. No, trochę grałem wcześniej jeszcze. Grałem przed odcinkiem, wiesz? Dobra. Wow, no i zarysowana. No i zarysowana. Ja nawet nitro nie używam na razie, bo kurczę, widzę niepotrzebne. I ogólnie strasznie dużo zakrętów jest. Więc ciężko z tym nitro, żeby odpalać. Okej, okay, mamy. Dobra, okej, okay, zobaczymy co się stanie. Jestem mega ciekaw. Dobra. Troszkę nitro dorzucimy. Troszkę więcej nitro dorzucimy. Tutaj zakręcior. Połowa mostu, gdzie ty jesteś? Dobra, 500 metrów. Tutaj? O kurcze! Niespodzianka, coś! Gniarze! Skąd oni? Zabierz nas stąd, to zasadka! Wiedziałem, wiedziałem, że tak to się skończy. Dobra, no to ciśniemy. Weźcie te napisy, nic nie widzę! Zaczynamy gościć. Zapraszam do zabawy. Skąd wiedzieli, dokąd jedziemy? Ja po prostu musisz ich zgubić. Dobra, los, zaraz zgubimy, nie ma problemu. Gaz do dechy. O kurcze! Trochę za szybkie auto mam chyba. Okej. Jedź do garażu. Dobra, no to jedziemy do najbliższego garażu. Dobra, gdzieś tu policja znowu krąży. No nie, przyjechali dalej, dobra. Dobra, no to ciśniemy, słuchajcie, jak najszybciej do dziupli. Do kryjówki. Dobra, chyba tędy przejadę, tak bezpiecznie. Okej.
O, dobra. Nie, no grubo było. Trochę tych policjantów, że tak powiem, się zleciało, ale powiem szczerze, że nawet już obławy 5 tak robię w miarę okej. Okay. Lukas! 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 Kurde, nie. Ej, wszystko w porządku? Ableme. Ciekaj. Pomóż go uwolnić. Co się stało? Kto to zrobił? Show? A nie. Jak myślisz? Ja nie wiem, co zamierzasz zrobić, ale daj spokój. Lepiej się odsuń, skarbie. Ja się dopiero rozkręcę. Proszę. Nie ma z tym nic wspólnego, nie pomoże. Anna Kayati. Słyszałem, że twój brat był niegdyś do rol Enel Kulo, tak mówili. Ale ty? Kurde. Nie mieszaj ich w to, to o mnie chodzi. Przecież wiem, wierz mi, ale nikt tutaj nie jest zupełnie bez winy. Zupełnie nikt. Wasza dwójka, idziecie ze mną. Przepraszam, Lukas. Tak mi przykro. W porządku. Hej, mam wysłać zaproszenie? Nie! Proszę! Gdzie ich zabierasz? No, pojedziemy tylko na komendę. Trochę pogadać. A ty tu poczekasz. Okej, więc to będzie chyba jakaś dłuższa misja, coś się tak czuję. Wyjdziemy z tego. Ej, komenda jest tam. Gdzie jedziemy? No właśnie. Się. Patrz. Wiedzieliście. Skąd? Co ty mówisz? Wystawiłeś nas. Ktoś zaczął gadać. Chcę wiedzieć, kto. Nic ci nie powiemy. Myślisz, że żartuję? Gadaj! Chcesz wiedzieć, kto puścił parę? Gówno usłyszysz, póki nas nie puścisz. Oj, chyba się mylisz. Zaraz zaczniecie gadać. A wiesz, gdzie pojadę? Prosto do twojego durnego brata. Sprawdzimy, czy jest twardzielem. Jak rozwalę mu budę, jego własnym zastranym łbem! Dobra, nieźle, Lukas. Uwolnił się, wziął furę ojca i stara nowa radiowo, z którym jechaliśmy. Lukas! Okay. Żebym prowadził? Czytasz w myślach. Ej, moment. Czekajcie chwilę. Co ona wyprawia? Do wszystkich. Patrol potrzebuje wsparcia. Można zakończyć to na Polsce. Dobra, widzę sytuację. Cholera. Mamy rannego oficera. Anna, szybko. Podejrzani, próbują uciekać. Nie musisz wstawać. Dopiero się rozkręcam. Okej, czy teraz tym gratem będę uciekał, czy mi się wydaje? Podejrzewam, że będę musiał chyba dojechać do kryjówki tym samochodem. Aby był mocny. Poziom buławy 4, świetnie. Dokąd pojedziemy? Mam pomysł. North Cloud Bank. I auto jest zepsute. To auto jest w gorszym stanie niż ja. Tak, ewidentnie jest w bardzo złym stanie. Ja nie jestem w stanie nawet się zderzyć z niczym. Hey Dex, więc jest jasne, to dość trudne. Do North Cloud Bank? Chyba tak. A po co? Jeszcze obława 4. Możemy tam wrócić. Kluczyki wiszą na kołku. Bierz fury. Wyślę ci adres, jak już będziesz w drodze. Czy jest z tobą Lukas? Tak. Okej. Okay. Znam to miejsce. Dobra, mam w razie czego jedną butlę, ale nie mam tego nitro. Bezpieczne miejsce. Zaufaj mi. Widziałem przed chwilą billboard z napisem koniec, end. To jest ostatnia misja, czy mi się wydaje? Twój plan o mało nas nie zabił. Daj mi po prostu laptopa i nie zadawaj pytań. Nie masz pojęcia, co na nim jest. No to teraz okay. Jestem ciekaw. Daj mi laptopa. Dobra, lajtowo.
niebożonych policjantów. Przynajmniej na razie. To tutaj? Aha. Dobra. Wchodzimy, zobaczymy, co się stanie. Czy to jest ostatnia misja fabularna? Czy mi się wydaje? To jest jakiś obłęd. Jeździłam tędy setki razy. Co to za miejsce? Kiedy w domu było gorąco, przyjeżdżałem tutaj. Często tu bywałeś. Nie po śmierci taty. Lukas, co się tam stało? Był wyścig. Nie był mi potrzebny. Chciałem coś udowodnić i przyjechały gliny. Zgarnęły mnie. Dali mi jeden telefon. Odebrał tata. Byłem gotowy na kłótnię. No i zastanawiałem się, co mam powiedzieć. I pierwszy raz nie było awantury. Zupełnie nic. Cisza. Rozłączył się. I po 3 godzinach wciąż czekałem. Pomyślałem, że to kara, że miałem cierpieć za głupotę. Całą noc spędziłem sam w celi. Przeklinałem go. Życzyłem mu jak najgorzej za to, że mnie zostawił. Ale rano przyszedł gliniarz. Powiedział, że nie żyje. Gdy tata się rozłączył, dostał zawału. Przepraszam, że nie powiedziałem. Ciągle to w sobie dusiłeś. Tak, aż do teraz. Nie możesz się obwiniać, Lukas. To nie twoja wina. Anna, gdybym odpuścił wcześniej, gdybym go posłuchał... Nie cofniesz czasu. Dziś jesteś z nami. Tu i teraz. To najważniejsze. Są tacy, którzy chcą nas rozerwać. Zniszczyć wszystko to, w co wierzymy. To, co tata zbudował. Ja im na to nie pozwolę. A ty? Jak chcemy ich wykończyć, muszę wiedzieć, że mamy do tego odpowiednie bryki. No. I o to chodzi. Cóż, to chyba część planu. Mercer został z nami nagrany. Pewnie jest zapis całej operacji. Zrujnujemy go i pokażemy Lidze, że nie mamy z tym nic wspólnego. Cholera. Trzeba to rozgryźć, to nasz trop. Zastanówmy się, imię jego kota? Udam, że nie słyszałam. A masz lepszy pomysł, geniuszu? Ja mam. Czekajcie tu. Okej, dobra. Dobra, nie proszę ni goście, spoko. Dobra, nie mam żadnego pojęcia, jaki mam pomysł. Macie kłopoty? Dex, dzięki za auto, stary. Szybki jesteś. Coś poważnego? Słuchaj, teraz muszę się spotkać z jedną kobietą w sprawie laptopa. Okej. Jeśli faktycznie zna się na rzeczy, wszystko ci potem opowiem. Dobra, czyli to nie była ostatnia misja. Ja w takim razie, czekajcie, zerknijmy sobie, co tutaj mamy. Lukas gdzieś tutaj na dole wisi, chyba widziałem. Okej. Przesyłanie, misja kampanii. Mm-hmm.
Dobra, ja myślę, że zrobimy w takim razie jeszcze jedną misję z kampanii faktycznie. Bo jestem mega ciekaw, co będzie dalej. Także ja się tutaj szybko teleportuję. Zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie, co będzie się działo. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia misja. Może myślałem, że teraz była ostatnia misja, ale okazuje się, że nie. Ale de facto jesteśmy już blisko. Więc faktycznie mieliście rację, że fabułka tutaj jest krótka. To prawda. No to wychodzi, że tak. Także koniecznie dajcie znać, czy chcecie oczywiście na przykład jeszcze serię z Need for Speed Payback. Na przykład. Dobra. No to lecimy. Mhm. Okej, okay, przynajmniej moja fura jest. Co ty tam robisz? Potrzebuję pomocy. Nie chcę teraz kłopotów. Wszyscy gliniarze z miasta was szukają. Bo mamy teraz szansę załatwić ich raz na zawsze. Mamy laptopa pełnego dowodów, które wsadzą Mercera do paki na lata. Niestety jest chroniony hasłem. To wszystko? Czekaj. Ona wygląda jak ta z Matrixa, no nie? Właśnie ci coś wysłałam. Przyłóż swój telefon do laptopa, powinien go odblokować w kilka minut. Wow! Dzięki! Tylko się teraz nie wycofuj. Jak sprzątniesz tych gliniarzy, wyświadczysz wszystkim przysługę. Spaduwa, nara. Okej, okay, dobra. To wszystko? Tylko telefon? Przyjechałem tu, żeby zadzwonić? No i jak? Wyślę ci program, który odblokuje laptopa. Przyłóż telefon do komputera, a powinien się odblokować automatycznie. Jakby to działało tak. Dobra, rozumiem. Nie? No, dobra. Dziwna technologia. Okej, okay, co? Aha, mam podjechać tam, jadę tak? Jadę do ciebie. Niedługo będę. Dam cię na głośnik. Co? Mam tak... Chyba się uruchamia. Udało się. Serio? ...zachowania zniknął. Ty jakieś foldery. Tak. Jesteś geniuszem. No okej, okay, dobra. Czyli okazuje się, że teraz muszę po prostu sobie przejechać kawałeczek. Musimy wygrzebać odpowiednie pliki i dostarczyć prasie tego laptopa jako dowód. Dobra. Z telewizji na pewno ucieszył się z takiego kąska. Czy mamy kawałek drogi? 7 kilosów. Tu jest uruchomiony jakiś nawigator sprzętowy. To coś twojego? Nie wiem. Raczej nie. Co, nie spodziewaliście się, że laptop będzie miał GPS-a wbudowanego? No. Słyszysz? Źle to położenie laptopa. No co ty nie powiesz? O kurczę. Nie, zmiana planów. Jedziemy z laptopem i kremy na zwłokę, aż uda się przesłać pliki prasie. Spotkajmy się w starym centrum handlowym. Okej. A, i teraz mam czasówkę! Dobra. Daleko to jest? Dobra, pojadę tędy i później na skróty. No właśnie. Dobra, dobra, dobra. O, 500 metrów. Oj, będzie grubo. Wow! Do ludzi z wiadomości. Teraz muszę znaleźć jakieś raki na Mercera. Szybciej! Jaja, luz, luz. Ale mi przywalił po prostu. Co za koleś? Dobra, dobra. Dobra, muszę rozbić gościa. No go poczekaj! Poczekaj! Dobra, 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 dobra. Jadę, 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 dawaj, 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 dawaj. Teraz muszę naprawić samochód. Okej, okay, rozwalony chyba. Albo prawie. Dobra, czy jest tu jakiś może za chwilę... jest jakaś stacja benzynowa? Oho! Naprawa. Nie, bez jaj, tutaj stacja była! Dobra, sobie... Dobra, naprawiłem. No jadę, spoko, luz.
Tylko właśnie chcę tego gościa rozwalić najpierw. A, jeszcze kolejny radiowóz, super. Dobra, rozwalony. Kolejny radiowóz. Mierona. Łopanie, dobra, mamy trzeci poziom. Okej, okay, tam się rozwalił chyba. Przynajmniej rozbił na chwilę. Dobra. Jasne. Dobra, rozwal go. Okej, okay, leży. Awaria, dobra, jeszcze naprawiam. Faktycznie trudna jest ta misja troszeczkę. Czekaj, 78%? Dobra, tu mówię, jadę w tyłeczek, czekaj. Dobra, ja muszę teraz patrzeć, bo już nie mam zestawów naprawczych. Więc muszę uważać. O, rzecz ty, normalnie. Wow, ile tych radiowozów już jest? Czekaj, spoko, luz. Okej, okay. Dobra, tylko teraz musimy uciec jeszcze, nie? Dobra. A teraz do domu. Okej. Zakładam, że już uciekliśmy. Tak. Temat wieczoru. Hańba w mundurze. Starszy oficer policji ucieka przed wymiarem sprawiedliwości. Porucznik Frank Mercer, przewodzący kontrowersyjnemu oddziałowi pościgowemu, zniknął wkrótce po tym, jak został zawieszony za korupcję. Zdarzenie to stanowiło konsekwencję przecieku dokumentów wysłanych do naszej ekipy reporterów. Policja nie udziela dalszych informacji. Jednak z naszych źródeł wynika, że sprawa dotyczy dokonanych przez oddział Mercera wymuszeń oraz kradzieży na wielką skalę w świadku wyścigów ulicznych. Oto oświadczenie komendy głównej. Porucznik Mercer wie o swoim zawieszeniu, dlatego prosimy, aby się ujawnił i nie utrudniał dalszego dochodzenia. Już za chwilę. Okej, także no, gościu jest skończony. Tylko teraz będzie, że tak powiem, nie będzie go hamowało, prawda? Będzie tak, że tak powiem, też po tej ciemnej stronie mocy. No właśnie. Okej. Zdaje się, że Mercer nadal grasuje. Uważaj na siebie, dobra? Dobra, ogólnie widzę, że jest nowy garaż, więc spoko. Zobaczmy, gdzie w ogóle wyjdziemy. Wejdźmy w dzień. Mam nadzieję, że to nie będzie kontynuacja fabuły teraz, tylko będę musiał podjechać do jakiejś miejscówki. Teraz zobaczymy. I że Mercer gdzieś tam niby jeździ ten, tak? Zobaczmy. Mamy Mercera, a przynajmniej auta. Spotkajmy się, to przekażę szczegóły. Okej, okay, dobra. Moi drodzy, myślę, że tym sobie z tym kończymy ten odcinek, także dzięki za uwagę, trzymajcie się, Chaos! I oczywiście pamiętajcie... Tam na dole? No i oczywiście dajcie znać, czy chcecie koniecznie... czy chcecie, że tak powiem, oczywiście Need for Speed Payback. Bo wydaje mi się, że tą grę za niedługo skończymy. Jeszcze zostanie nam troszkę rzeczy do zrobienia, bo będziemy na pewno chcieli pobawić się w drifty, zrobić sobie samochód driftowy, driftowóz, pobawić się w driftami, porobić samochód do jazdy terenowej również, bo też taka jest możliwość. Także tutaj jeszcze, że tak powiem, trochę odcinków z tego będzie. Trzymajcie się, pa pa!